Wczoraj polska policja prowadziła ponad 10-kilometrowy pościg za osobowym Golfem, którym jak się później okazało podróżowało dwóch obywateli Gruzji. Ten, który siedział za kółkiem, próbował ukryć się przed funkcjonariuszami na podziemnym parkingu. Kiedy go zatrzymano i zbadano alkomatem, okazało się, że ma ponad promil w wydychanym powietrzu. Policja podczas pościgu oddała strzały, bowiem Gruzini nie chcieli się zatrzymać i dać się złapać. Wczoraj około godziny 21 policjanci z Pruszkowa prowadzili patrol w rejonie Nadarzyna. W pewnym momencie dostrzegli ciemnego Golfa, którego styl jazdy wydał się im podejrzany. Auto cały czas zmieniało pasy ruchu, a szyby w pojeździe były całkowicie zaparowane, co wzbudziło podejrzenie, że być może kierowca znajduje się pod wpływem. Policja postanowiła skontrolować samochód. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierowcy znać, że ma się zatrzymać. Kierujący pojazdem Gruzin zignorował to całkowicie i zaczął uciekać w kierunku Warszawy. Pościg trwał kilkanaście minut przez około 17 kilometrów z powiatu pruszkowskiego na warszawskie ulice. Pojazd, którym poruszało się dwóch Gruzinów, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników. Zmieniał pasy ruchu, przejeżdżał na czerwonych światach i robił wszystko, aby uciec. Na wysokości Alei Jerozolimskich kierowca zjechał z drogi, przejechał przez pas zielony i chodnik oraz zatrzymał się na drodze dla rowerów. Z auta szybko wybiegło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli uciekać. Policjanci ruszyli za nimi w pościg. Wówczas doszło do użycia broni służbowej. Jeden z nich, krzycząc "Stój, policja!", oddał 8 strzałów w górę. Finalnie udało się zatrzymać najpierw pasażera, a potem kierowcę auta, który przed policjantami uciekł na teren podziemnego parkingu, z którego, jak się potem okazało, nie miał już wyjścia. Finalnie obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani. U kierowcy stwierdzono ponad promil w wydychanym powietrzu. Na dzisiaj, czyli poniedziałek, zaplanowano czynności z ich udziałem. Policja sprawdza między innymi, czy przebywali w Polsce legalnie. Na ten moment nie mamy jednak innych informacji w tej sprawie. Zostaw łapkę w górę pod tym materiałem oraz zasubskrybuj ten kanał. Apeluję również o kulturę wypowiedzi w komentarzach.